Siemanko, znowu na Phuket i znowu kolejny obóz Nag Muay Camp. Tym razem już 11 edycja. Ekipa zbiera się pomału, jak zwykle dopisała. Pogoda na razie średnia, ale to się też zmieni. Ale przychodzi już na treningi, a nie na pogodę. Właśnie, dokładnie tak. Dwa tygodnie dobrych treningów, zwiedzanie, imprezowanie i świetne wakacje. Tym razem jeszcze gościmy Fight Boxa, znaczy ekipę, która będzie nagrywała na naszym obozie na Fight Box, który jest na kanale Plus. Także nie wiem, kiedy zobaczycie, ale zobaczycie fajny program na temat tego, co tutaj robimy, jak Polacy tutaj przylatują trenować razem z nami. Zapowiadają się świetne dwa tygodnie, także śledźcie odcinki. Oczywiście do tego dojdzie remont, bo remont jeszcze nie skończył. Do tego jakieś nie wiem, gdzieś pojedziemy na pewno też. Mamy zamiar aktywnie wykorzystać ten czas, ponieważ później już ruszamy w podróż i będziemy tutaj z powrotem dopiero na sezon. Gdzie na sezon będą dwa obozy w styczniu, jeden obóz w lutym i jeden w kwietniu. Zaczynamy, oglądajcie, co robimy tutaj. Witamy jeszcze raz na obozie Nag Muay Camp 11, to nasza 11 edycja. Powiem wam mniej więcej, jak będą wyglądać treningi. Codziennie, 10 rano, mniej więcej w środę, po środę będziemy na budę. Zapraszamy też z nami. W czwartek, jeśli będzie pogoda, robimy na plaży trening, jak nie, to się widzimy tutaj. Będzie jakieś seminarium z kimś. I tak, robimy rozgrzewkę. Później się dzielimy, dzisiaj się podzielimy na trzy grupy, bo jest więcej osób. Normalnie będziemy się na dwie grupy dzielić. Trzy rundy sparingów, codziennie robimy sparingi. Także pamiętajcie, uważać na siebie, nie zrobić nikomu kondycji. Kontuzji. Kondycję zrobimy, kontuzji nie zrobić nikomu. Druga grupa, tarcze z trenerami. Też po 3 minuty, 3 rundy. Trzecia grupa robi worki. No i zaczynamy. Tutaj grupa początkująca, amatorzy. Mają techniki z trenerem, trener im pokazuje Muay Thai, co mają robić, jakich błędów nie popełniać na początku. Grupa średnio zaawansowana zaczyna od tarcz. Każdy ma trenera. Pamiętajcie, na każdej grupie znajdziecie coś dla siebie, także może każdy przyjechać na nasze obozy. Zapraszamy, zapisy wystartują w tym tygodniu. Pierwsze dwa tygodnie stycznia od 4 do 18 i później kolejne dwa tygodnie drugi obóz. Tutaj grupa zawodowa na workach. Na początku zaczynają na workach, żeby się zmęczyć, później pójdą na tarcze i na samym końcu będą robić sparingi. Ta grupa się musi dobrze zmęczyć, wiadomo, że na sparingach nie mieli tyle siły, żeby nie przesadzali. Ja się cieszę z tego, jaki sukces te obozy osiągnęły, że tyle ludzi chce przyjeżdżać do nas trenować. Piękne to jest, naprawdę piękne, że możemy pokazywać, jak piękna jest Tajlandia, jaki świetny jest Muay Thai i wszystko, co z tym związane. Także chcesz przyjechać, zapraszamy, strona www.nagmuaycamp.com. Tam są zapisy na kolejne obozy. No i lecimy. Kolejna zmiana, to już trzecia, chłopaki zaczynają siódmą rundę. Tutaj sparingu pierwsza oczywiście teraz, grupa zaawansowana. Ale amatorzy teraz weszli na tarcze. Średnio zaawansowani na workach. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Jeśli będziecie przyjeżdżać, tak, rękawice, uraniacze, szczęki, owiki trzeba mieć swoje. Od nas zajmijcie koszulkę klubową, na dwójka, spodenki. Dobrą zabawę. Dawaj, dawaj, pięknie. Jaka fajna zabawa. Oczywiście jak ktoś jest młody, mniej niż 18, to musi przyjechać z opiekunem. Fajne jest to, przyjechało paru chłopaków, co było już wcześniej na obozach. Zadowoleni byli, że świetnie. I na koniec dobitka. Muay Thai jest twarde. Każdy ma być twardy, także utwardzamy na koniec. Dawać mocno! Pierwszy dzień to wszyscy bez sił.
Piana! Dobra. Raz, dwa, trzy. Au, au, au. I po treningu regeneracja. Wanny z lodem. Te dwie są nasze, te dwie. O, ale tu trzeba wody dopuścić. Bo tutaj jest sam lód. Tu też, tu zeszła woda. Ale będzie rzeźnia. Dawać, panowie, panie, wchodzimy. Dawać, dawać. Chodźcie. Prysznic najpierw. Morsowaliście kiedyś w Tajlandii? Dawaj, dawaj. Siemanko, siemanko, kolejny dzień. Wczoraj nie było co nagrywać ze względu na to, że calutki dzień padało. W ogóle opublikowali teraz, że od 5 do 10 mają być straszne ulewy i tak dalej. Wiecie, jak to jest sezonie deszczowym w Tajlandii? Że nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Wczoraj padało, a dzisiaj przepiękna. Popadało chwilę rano, znaczy tak, jak wstałem było super, później jak jechałem na w stronę tutaj treningów, padało i teraz idealnie. Wiecie co, musimy zrobić to tak, żeby dobrze nam to wyszło i mamy nadzieję, że nam pogoda będzie sprzyjała ze względu na to, że jutro mamy bieg na Big Buddę. Później chcemy pojechać na Coral Island, czyli zrobić sobie wycieczkę grupową, jaką robimy na każdym obozie. Na taką piękną wysepkę, która jest 30 minut od Phuket. Ale tam trzeba dopłynąć. I się obawiam tych fal, które będą. Ale zobaczymy, jak będzie. Następnie w czwartek chcemy trening na plaży zrobić, weekend na pipi płynąć. Wiecie, nasze obozy to jest cały czas coś, żeby się działo. Oczywiście każdy ma tu swój czas wolny. To nie jest tak, że jedziecie na kolonie i nie wiadomo, co się dzieje. Nie, nie, nie. Każdy ma czas wolny, ale my też organizujemy tak, żebyście trochę pozwiedzali, dobrze się bawili. A, czekajcie, w środę jeszcze idziemy na patok. Musimy ekipie pokazać patok i dodatkowo chcemy do tego fightboxu właśnie, do tego z kanału Plus programu, chcemy pokazać wszystko dokładnie, co tu będzie. Oni zostają z nami tydzień czasu, także w tym tygodniu musimy zmieścić wszystkie najlepsze atrakcje naszego obozu. I czeka mnie dzisiaj wyprawa do IKEA. Musimy z Alą kupić parę mebli. Musimy zamówić pompę grzewczą, bo nam się zepsuła. Nie mamy ciepłej wody w domu. Musimy, znaczy była zepsuta cały czas. Musimy załatwić, żeby nam drzwi zaczęli montować wreszcie. Musimy zamówić kuchnię. Ale powiem wam tak, że jest coraz bliżej finiszu, także bardzo się z tego cieszymy. Bo, znaczy kuchnię nam nie zdążą zrobić, bo na kuchni to trzeba czekać miesiąc czy dwa. Ale resztę już może zdążą zrobić. I wrócimy wtedy, znaczy Ala wróci pod koniec roku. Prawdopodobnie będzie już wszystko gotowe, bo jak będą chcieli przyjechać montować, to Paweł po prostu pojedzie i to załatwi. Ale powiem wam tak, remont to jest po prostu temat rzeka. Cały czas się ciągnie, ale bliżej końca. Później to już tylko jakieś detale, jakieś małe szafeczki, jakieś rzeczy, żeby poustawiać, żeby już było takie, wiecie, jak w domu. Ale i tak już jest coraz lepiej. Dobra, jesteśmy teraz w Lazy Coconut, ale po co tu przyszliśmy? Dlatego, że nagrywamy właśnie część odcinka, który pojawi się na Fightboxie, jak wam mówiłem. Z ekipą tutaj nagrywamy. Fajnie, że takie coś będzie. Naprawdę fajnie, że będziecie mogli zobaczyć nasz obóz na Nagwai Camp w telewizji. Myślę, że robimy naprawdę fajną robotę i widzimy to zresztą, że ludzie zaczęli coraz bardziej doceniać. Chcą tu przyjeżdżać, chcą z nami nagrywać, chcą tu pokazywać. Dziękujemy bardzo, jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Siemanko, siemanko. Trzeci dzień. Właśnie zbieram na siłkę elektrolity. Energia. Wszystko fajnie popakowane, że nie musicie się martwić, że gdzieś pogubicie kapsułki, witaminki do tego, a na spanie sen. Powiem wam tak, parę fajnych newsów. Po pierwsze, zaraz jedziemy po jakieś tam meble nowe do domu, ponieważ musimy jeszcze coś postarać się zrobić, póki tutaj jesteśmy. Jakieś tam wykończenia i tak dalej. Oczywiście też daleka droga do końca, bo dalej nie mamy kuchni nawet i dalej nie zamówiliśmy. Ale właśnie przed chwilą otrzymałem wiadomość z jednego z najbardziej niedostępnych krajów na świecie. Nie jest to Korea od razu. Ale coś bardzo blisko tego, że pomogą mi załatwić wizę, żebym mógł się tam dostać. Także początek września. Niesamowity kierunek. Nie mogę się doczekać. W ogóle zmieniłem całkowicie koncept tej podróży i ona będzie niesamowita. Ale tak,
Ważna rzecz jeszcze to, można zapisywać się już na obóz, na dwa obozy styczniowe, także jeśli ktoś się chce zapisać, chce przyjechać do nas potrenować, ruszyły zapisy, wbijecie na stronę www.nagmojkamp.com. My jedziemy z Alą teraz na siłownię, jedziemy poćwiczyć, no a później IKEA i zobaczymy, czy może coś będą mieli już gotowego, czy będzie trzeba wszystko zamówić i przyjedzie za parę dni. Czas pokaże. Później jeszcze Home Pro, a później może będziemy biec na Big Buddę. Mieliśmy biec rano, ale deszcz padał, także może się uda to zrobić po południu. Dobra, bierzemy się za mierzenie. Musimy tutaj zrobić półkę na całej długości, plus tu będzie komin szedł do góry jeszcze. Także musimy to zmierzyć do mamy. Oczywiście mierzyliśmy już parę razy, ale kto by tam zapisywał bez sensu. A, dodatkowo musimy kupić 6 tutaj takich tych przyczepów, żeby to ładnie było. Wiecie, co jest najgorsze, że musimy to wszystko zdjąć. No jak będę wziął robić. Dokładnie tak. Tutaj musimy firankę ciachnąć na pół, bo za każdym razem jak chcemy wyjść, to trzeba ją do góry podnosić. To jest bardzo denerwujące. Dodatkowo dwie półki do sypialni. I co jeszcze takie było must buy? Nie wiem, właśnie nie pamiętam. Co mieliśmy jeszcze takiego kupić dzisiaj? No dobra, zaraz zobaczymy. Ale to są najważniejsze rzeczy jak na razie. To tylko na razie. Trzeba śmieci wywieźć przede wszystkim. Przenieść tego kwiatka. Popatrzcie, co on nam zrobił. Wszystko. Wszystko brudne. No i tak, jak wrócimy na sezon, to ja chcę te nowe płytki. Tu będzie trzeba nowe płytki położyć, ale strasznie to ubrudziło. Od ziemi po prostu. Nie było podstawka, jazd i tak się wylewało, bo było przelewane za każdym razem. To trzeba oczywiście wywalić wszystko dzisiaj. I tutaj właśnie ktoś podpowiedział dać takie bambusowe takie coś. Ale w ogóle właśnie też Piotrka namawiam, że te meble ogrodowe, jak już nam zrobił dziurę i będziemy musieli też przechodzić podwórkiem, żeby przenieść je tam, dlatego muszę pomalować jeszcze. No tak, no ale szkoda to mi, żeby my ani razem na nic nie siedzieliśmy. Ja siedziałem, ty może nie siedziałeś, ja siedziałem. Kiedy? Ja cię siedziałem. Nie widziałam. Ale co tu będzie? To wtedy będzie tak pusto, nie, że masakra. No to, ale tak tutaj nic nie... No ale tu jest miejsce na grille właśnie. No. Tu muszę pomalować, tylko zapomniałem jeszcze, trzeba to pomalować na pewno. Tam byśmy siedzieli na tym, tutaj na tym nie siedzimy, w ogóle tu nie spędzamy czasu. To po co w ogóle ten ogród jest? Znaczy teraz. To co mamy z tym zrobić? No. Jak już będzie grill będzie stał, to żeby się od niego korzystać może. I to trzeba zrobić jeszcze jedna ważna rzecz. Trzeba kupić, ale to już z tamtej strony, markizę. Teraz jest spoko. Ale jak na sezon przyjedziemy, żeby markizę tam zamontować, żeby była wysuwna, taka ładna, żeby można było sobie siedzieć na leżakach, nie trzeba było się opalać. A, no i właśnie może stolik też jakiś mały, to albo weźmiemy stolik. No stolik trzeba na pewno. Tutaj, nie? Trzeba na pewno, no. A poza tym wszystko ładnie się trzyma. No. Ogrodnik utrzymuje w czystości, basen czyściutki. Tak, musimy tylko to zabrać i będzie. Jedziemy na siłkę i wyczyścić. Trzeba kupić szczotkę taką do czyszczenia, jakieś chemikalia, żeby to wyczyścić, może się uda. No i był właśnie przed chwilą Harmit, czyli Birmińczyk, który nam po prostu tutaj robił basen, ogród, bardzo dobrze robi swoją robotę. Byśmy porozmawiali na temat tego, żeby drzwi zrobił, żeby pompę wymienił, bo nie mamy ciepłej wody w domu. Pompa jest zepsuta, ale to już podobno poprzednia właścicielka też już długo miała ten problem. Wymiana pompy razem z pracą 34 tysiące batów, czyli jakieś 4 tysiące złotych przypuśćmy. Co do drzwi, no to powiedział, że trochę będzie z tym kombinowanie. Powiedział mi w ogóle, że drewniane drzwi, no to może być problem ze względu na to, że cały czas jest ciepło, w lato jest nawet bardzo gorąco, że jest klimatyzacja, idzie cały czas, jest wilgoć, że one mogą puchnąć, może być problem z zamykaniem. Jeśli ktoś z Was ma wiedzę na ten temat, dajcie mi znać, czy naprawdę tak jest, bo nie wiem, on mi powiedział, że lepiej by było kupić po prostu drzwi z takiego jakby tworzywa, takie jakby plastikowe, które wyglądają jak drewniane. Ale przecież my już mamy te drzwi, więc... Mamy, no ale jak ma być z nimi problem, no to co? I co? I nagle te wszystkie drzwi... Nie, wszystkie te przesuwne mogą zostać, bez problemu. To chodzi tylko o te, które będą na przykład do schowka i będą do pokoju. Mam mówi, że po prostu one mogą napuchnąć i nie będzie się dało zamykać drzwi.
Ja nie wiem, właśnie. A widziałeś gdzieś tutaj w Tajlandii takie napuchnięte drzwi? Bo ja nigdy... Nie wiem, no ale gdzieś zwracałaś kiedykolwiek uwagę na to, z czego są te drzwi zrobione? No nie, ale nigdy nie było problemu, żeby je zamknąć. Nie wiem, trzeba będzie Pawła zapytać. Może Paweł nam powie, czy on miał jakikolwiek, kiedykolwiek problem z takim czymś. No, jedziemy teraz właśnie do IKEA i później do Home Pro. Niestety powiem wam, że naprawdę no, pogoda w Tajlandii jak na razie bardzo się nie udaje. Liczyliśmy, że w czerwcu się już wypadało. W lipcu była spoko pogoda podobno i że sierpień też będzie spoko. No jak na razie jest dzisiaj trzeci dzień obozu. No i jak na razie dwa dni padało, wczoraj tylko była spoko pogoda. Miejmy nadzieję, że jutro też będzie spoko, bo chcemy w końcu zrobić ten bieg na Big Buddę. No i wiecie, no ekipę też mamy zabrać na Coral Island. To tam też musi być piękna pogoda, bo bez tego to nawet nie ma po co płynąć, a po drugie wyprawa tam by była naprawdę niebezpieczna na tych łódkach tajskich, bo tam normalnie jak zła pogoda, czasem są za duże fale, a to dopiero jak jest taka pogoda. No i weekend ma być na pipie, no i też szkoda, jakby się nie udało, no bo jednak nie zobaczyć wizytówki Tajlandii, to też słabo by było naprawdę. No. Zobaczymy, ja trzymam kciuki cały czas, że się poprawi. Dobra, jesteśmy już w IKEA i bierzemy się właśnie za projektowanie szafki pod telewizor. Mamy tam coś ponad 4 metry. Change the language. Okay. Tam na górze. Nie, klawiatura w sensie. Thank you. Szafki już do sypialni wybrane, tylko zobaczymy, czy je mają. No. Szafki kupione. Wow. To jest szok, bo ostatnio jak pojechaliśmy po szafki, to wyszliśmy bez szafek. Wybraliśmy szafki i wyszliśmy bez nich. A teraz sprawdziliśmy w ogóle inne jeszcze. Tak, inne, zdecydowanie lepsze. Tak, dwie szafki, ta kołuszka do sypialni kosztowały po 220 zł, plus dodatkowo taka szafka, która będzie stała wzdłuż ściany pod telewizorem, plus taki jeden komin. Ile to kosztuje? 3000 zł gdzieś mniej więcej chyba, nie? Za wszystko, tak? Za wszystko razem z montażem i tak dalej, to 3,5 tysiąca wyszło. Mm. No jakby cała, powiedzmy, taka zabudowa, którą będziemy mieć w salonie. Tak, no i w poniedziałek już mają przyjechać, mają to montować, także całe szczęście, bo dla mnie skręcanie mebli z IKEA to jest najgorsza rzecz chyba, jaka może być podczas remontów. Masakra. Ale fajnie, bo już będziemy mogli pamiątki poustawiać. Tak. A niestety za dużych nie mamy, bo nie zbieraliśmy, bo nie mieliśmy gdzie, ale teraz z każdej podróży będziemy coś zbierać. Elegancko wybierałem. Jestem teraz na Rawaii, czyli niedaleko miejsca, gdzie budujemy nasze willę. Jadę zobaczyć, co tam się dzieje i od razu wam pokazać. W jednej willi już zaczynają ściany stawiać, także idzie wszystko fajnie do przodu, ale to zaraz zobaczycie. Dobra, przyjechałem tutaj na plac budowy, zobaczyć, co się dzieje. Już nas niestety trochę deszcze przeszkadzają, nie ma co ukrywać, ale tutaj musieli postawić dodatkową ścianę oporową, żeby nie było problemu, żeby się, wiecie, tutaj nie zsypała ta ziemia, żeby się nie zawaliło. Także ładnie umocnione wszystko. Petarda. Tam możecie zobaczyć. Pierwsza willa 3. Powiedział mi, że za 2 miesiące już wszystkie mury aż do dachu będą stały, czyli ta willa pierwsza będzie stała, znaczy nie całkiem, bo oczywiście później są prace wykończeniowe i tak dalej, i tak dalej. Pewnie pierwsza będzie gdzieś może w lutym przyszłego roku, może w marcu powinna być gotowa. Villa 4 widzicie już, cała konstrukcja zrobiona. Zbrojenie, zaczną później już wylewać ściany. Tutaj numer 1, bo widzicie tak, numer 1. Numer 2, numer 3 i numer 4. Także jeśli chcesz zamieszkać w pięknej willi na ładnym osiedlu czterech pięknych naprawdę domów, lokalizacja świetna, góry dookoła, piękna dżungla i tutaj dodatkowo te domy, które są, to większość też jest już po prostu do takich ładnych, droższych willi. I dodatkowo, jeśli szukasz mieszkania lub domu, oczywiście polecamy Coco Villas, które będą w naszej produkcji. Robi to naprawdę konkretna firma z Francji, która ma ponad 700 zbudowanych willi na Phuket. Robią dobrą robotę. Naprawdę trzeba przyznać, że robią dobrą robotę. Jesteśmy zadowoleni, jest wszystko solidnie. Tutaj jest na dole szef budowy, który zawsze jak przyjeżdżamy, rozmawia z nami, tłumaczy nam co i jak się posuwają prace, a to też jest bardzo, bardzo ważne.
Jeśli chcesz zobaczyć całą ofertę, zapraszam na Twins Real Estate Phuket. Dokładnie tak. Na Instagramie możecie znaleźć, tam są dużo innych też ofert, które mamy, domy do sprzedania. Też musicie pamiętać, że jeżeli sprzedamy jakieś pomieszczenie, się nim opiekujemy na waszą nieobecność, to znaczy, że możemy wynajmować, żeby ten dom cały czas na siebie zarabiał, lub mieszkania. Jest dużo fajnej opcji, jeśli ktoś jest zainteresowany, odzywajcie się, a ofertę tych willi zobaczycie na pierwszej pozycji. Fajnie, naprawdę fajnie, że idzie to w dobrym kierunku. Jeszcze macie zobaczyć, możecie zobaczyć, tutaj właśnie też mieszkają ludzie, pracownicy. Tutaj zbrojenia robią. Pustaki przywożą po trochę. Fajnie, naprawdę. Cieszę się, że to wszystko idzie do przodu, bo widać efekty, a to jest najważniejsze. Tu już widać miejsce, gdzie basen będzie. Willi numer 3. Willi numer 4, sorry. Pamiętam, jak ludzie się mnie pytali kiedyś, czy myślę o swojej przyszłości, o tym, co będzie, że życie to nie tylko podróże. No i właśnie teraz widzicie jego efekty. Ja cały czas myślałem o tym wszystkim. Cały czas odkładałem pieniądze, żeby mieć na inwestycje, żeby to się wszystko później fajnie mnożyło, żeby nie trzeba było pracować, tylko robić właśnie to, co kocham, taką formę pracy. I to procentuje cały czas. Cały czas widać ten rozwój, widać, że to idzie fajnie do przodu. Jestem bardzo zadowolony. Tak, jechaliśmy po drodze. Zauważyliśmy nowy punkcik z zupkami. Pamiętajcie, jak zupki będziecie wybierać, tak jest wózeczka, bo to jest wózeczek. Szukajcie zawsze żółtego. Żółte są najlepsze. Gdzie wisi wołowinka i kaczka. Kocham. No zup. O nie. To może z ryżem chociaż zjem. Pani złamała moje serce właśnie. Ale tych zupek jest dużo na Phuket, także jak nie tutaj, to zaraz nie. Ale to było nowe miejsce, chciałem spróbować. A niestety. W ogóle fajnie sobie zaparkowałem, ciekawe jak ja wsiądę. Taka nam kałuszka. Auto mam tak uwalone. Ala! Otwórz! Muszę przeskoczyć. No, dawno nas to nie było. O bro, ale tak naprawdę wpadamy, bierzemy parę rzeczy. Muszę mieć tylko takie przyczepy do zasłon, białą farbę, żeby domalować ten mur do końca, pędzel, jakieś wiertła i może ewentualnie półki, które sobie będę robił w takim miejscu, gdzie będę robił live'y. Tam będą jakieś różne takie moje znaczki stały. Dobra, szukamy szybko, żeby nie tracić czasu. Gdzie to możemy znaleźć? Takie... O, tam. Tam? Tak. Chyba tu. No tak, tutaj mniej więcej, tak, no. Aha, bo to są takie, aha. Bierzemy sznury, czy tylko po prostu zaczepkę? Jaka to zaczepka? Co to jest zaczepka? Taka w kółko, czy co? Nie. To jest zaczepka? Tylko takie są. Nie ma tutaj. Może gdzieś z boku to wisi. Ale przecież ty kupowałem, ale to nie takie były. Znaczy, tamte były brzydkie. Takie, jedyne jakie tu są. Nie, no mówię ci, że były inne. Tu były takie haki też, że można tylko po prostu zaczepić o to. To nie ma. Gdzie to jest? To było na pewno na tej półce. O, patrz, jakie tu ten. Silwestrowe. to trochę taka cyganowa, trochę taka sobie, że tak powiem. Nie, no nie ma źle, no. No nie ma źle, tak będzie trzeba, to będzie jak to trzeba wziąć. Nie, no nie trzeba, możemy poszukać winem po kraju troszkę, pojutrze. No na pewno będziemy jeździć, to ja już mam dość tego Home Pro i tego remontu. Dawno nie byłem, ale to nie zmienia faktu, że mam go już dość. Dobra, tutaj nie ma, ty, ale taka żaluzja, potrzebujemy takie coś na drzwi. Aha, no faktycznie. Taką. Tylko jasno, tak, takie coś. Takie coś, no. Dokładnie takie coś, tylko białe. Dobra, może jest tu ktoś, ej, tu zawsze było tyle obsługi, co tu się stało? No, dawaj, szukamy kogoś i to będzie dobre. Mamy takie drzwi jedno wejściowe, na których nie ma co zawiesić i takie coś będzie najładniej wyglądało. Nie pokaż. Dobra, ze względu na to, że nie było tych plastikowych, wzięliśmy taką zwykłą, ale ma akurat w kolorze zasłon, no może troszkę, może być czarne po prostu. A było?
No nie wiem, chodź zobaczymy, czy nie ma czarny. Ale... mamy czarną kuchnię, no to pasowało. Jedna taka długa roleta na całe drzwi, to wydaje mi się, że trochę dziwnie to będzie wyglądało. Że wiecie, te drzwi takie szklane, cała taka długa roleta. To jest takie tanie, że jak będzie głupio wyglądało, to się to się zdejmie. No ale słuchaj, powiem ci tak. My to kupujemy, więc tam magle jest coś nie tak. Damy radę. Nie, nie, bez wzorków, może lepiej bez, ten. Bez, ale nie ma, bo to no to bierz tą szarą. Dobra, bierzemy taką. Będzie taka... Do zasłon i do mebli w salonie. Tak, teraz. Aha, popatrz, taki mały haczyk wystarczy. A, ale też takie coś, my tego nie mamy. Tak, ale popatrz, możemy nawet gdzieś, nawet wiesz, to cyganowo ściągnąć, to sam sznureczek. Bez tego, wiadomo, że bez tego, ale sam a sznureczek. A jak ty to ściągniesz? Tam do, tam, tam? Raz młotkiem walnę i potem będzie. No bo z takim czymś to nie, nie? Trzeba normalne coś. Albo po prostu takie szare. No. Żeby tylko trzymało zasłonę? No. Nie wiem, powiem ci, że mi jest tak wszystko, w ogóle jakby nie ma też żadnego znaczenia. Dla mnie może być to. Najlepsze by było takie coś do... A weź zapytaj o gdzie takie coś dostaje. We can find something like this. No. You have this? Like this? Akcje remontowe. Specjalista. Skończyłem budowlankę. Nie ma. Ale widzisz, to, czyli było. Czyli było, czyli można tego szukać w innym Home Pro po prostu. A może po prostu kupmy haczki, żeby już były. No dobra. Taki kolor może być? Tak, jakikolwiek. Whatever. A nie może być. Niech będzie tak. Potrzebujemy tylko... do czterech pokoi, tak? Do. Tak. No, do trzech pokoi, ale jakby trzy. No, tak, do czterech zasłon. To mamy. I teraz by jeszcze było dobrze wziąć... Ja, ale nie ma takich zwykłych sznurków. Nie ma. Co to jest tamto? A to też nie są takie... Nie. No i wiadomo, no, za dobrze było, za dobrze. Tylko mieliśmy jeszcze wziąć sznur... Znaczy dobra, jeszcze działam po wiertło, a pędzle i tak, ale to myślę z tym. Ale mamy wszystko, co potrzeba było, żeby skończyć zasłony. No i się nie da. No bo sznurków nie ma, trzeba zamówić. No i tak musimy zdjąć te zasłony. O. Niedobrze, niedobrze. Oni sobie tyle czasu zakładali te zasłony. My z tymi zasłonami pomieszkaliśmy, ja nie wiem, może z tydzień w sumie. I trzeba będzie to wszystko zdjąć. No, czekaj, kto to później będzie zakładał. To jest najlepsze. Tak, a ile ty mi zapłacili za zawieszanie tego? Za dużo. Za dużo, żeby teraz o tym rozmawiać. Co ty gadasz? Dawaj, powiem. Nie. Bo... Nie pamiętam. No weź powiedz. Nie pamiętam. Dobra, idziemy teraz zobaczyć jeszcze kuchnię. No jak wiecie, kuchni nie mamy, musimy zamówić. Mieliśmy mieć piękną kuchnię właśnie stąd. Ale jest za droga. Ale jest tak droga. No, stwierdziliśmy, że 50 tysięcy za kuchnię to... Jeszcze w domu, w którym rzadko bywamy. No, to jeszcze nie przesada. Teraz. Kiedyś. Ale... Co? A chodzę, ja bym czarną wziął. Czarne drewno. Mi się też podoba ci, ale... To też zło, ale to jest tak samo droga, na pewno będzie jak tamta. Jeszcze tu jest takim tym? Nie. Kuchnia taka, wszystko to co tu widzicie, 40 tysięcy złotych. No. I to tylko dwa tezeczki malutkie, ten dużo. 40 koła, no. Chodźmy może tak za połowę tego poszukać. Tak. Powiem wam, że nie wiem, to jest chyba coś, co potrzeba w domu. Oczywiście trzeba mieć kuchnię, ale jakoś woli mnie wydatek tyle pieniędzy na kuchnię. O, to mimo kosztuje... tego, że na ogród tyle wydałem. To kosztuje 15 tysięcy. A nie, czekaj, bo to jest oddzielnie, czyli... Ile? Ale tam się nie podobało. Nie, no to jest brzydka. Ale w sensie takie coś kosztuje taka, 21 tysięcy. No, taka 21 koła, dokładnie. Tutaj w ogóle to są takie dziwne te designy. Pomyślcie, kto by chciał sobie takie coś, nie wiem, mi się takie coś nie podoba. Stało podobać jasne kuchnie, nie wiem. Ale w ogóle mi się takie coś nie podoba, jak to jest tak obudowane, co? No. Takimi kafelkami. Nie. To są płytki po prostu. Ej, w ogóle też jeszcze myślałam, bo ten stół jest za duży, prawda? No musimy go sprzedać. No jeszcze jest taka opcja, że po prostu nie robimy wyspy, tam postawimy stół, ale chyba fajnie mieć wyspę. No. Jednak, chyba tak, no będzie trzeba na pewno. Wydaje, że wyspa fajna. O, tu jest special price, ale też kolor brzydki. To w ogóle by nam nie pasowało do niczego. Nie podoba mi się, powiem
Ci, mi się tylko ta jedna podoba tutaj. No ale tej jednej akurat nie będziemy mieli. No ja wiem właśnie, dlatego myślę, że nie możemy. Oprócz tej, która była w naszych planach, ale cena zweryfikowała i to mocno. Niestety przerzucamy się chyba na IKEA, chyba tam kupimy. Musimy, no. Chyba nie będzie tak. Wyjścia, tylko musi być IKEA. Musimy podpolić ogon i po prostu... No, dobra, idziemy dalej. A wiecie, co jest najgorsze? My już byśmy naprawdę napaleni na tą kuchnię. My już ją widzieliśmy u nas w domu, już wsadzoną. Już był cały projekt. Wszystko pod tą kuchnię jeszcze. Totalnie było wszystko przygotowane. No ale nagle, jak nam powiedział cenę za tą kuchnię, to... Się nie spodziewaliśmy, że 50 tysięcy, ale to dlatego, że ten blat, blaty marmurowe... Nie. Aha, najlepsze też, że on wysłał najpierw cenę. Coś 400 tysięcy batów. Nie, on wysłał, że 27 tysięcy złotych. Ja pamiętam dokładnie tę cenę. I my tak, o Boże, taka wspaniała kuchnia z blatem marmurowym, gdzie blaty marmurowe są drogie. Myśmy 27 tysięcy, świetna cena. Ale okazało się, że to w ogóle bez sprzętów. I bez blatu. Sam blat marmurowy 10 tysięcy złotych. Do takiej kuchni. Dokładnie. Masakra. O, a to i tak było w ogromnej promocji, nie? No. Dobra, wiertła teraz. Brałem farbę. Pan mi coś tu sprawdza jeszcze. Nie wiem co, ale coś sprawdza. Jak wiecie co to jest, to mi dajcie znać. A, mieszają. Dobra. Niezła pralka. Wziąłem jeszcze wiertła. Muszę iść po pędzel. Trzeci dzień obozu. Wyprawa z ekipą na paton. Trzeba im pokazać, jak to wygląda. Jutro bieg na Big Buddę. To będzie też ciekawie. Integracja na obozie sportowym w Tajlandii. Tak to wygląda. Pamiętajcie, obóz jest dla każdego. Nie tylko sportowców. Jak to chłopaki mówią, trzeba mieć balans. Tak, trzeba mieć balans, to jest najważniejsze. Jak to na każdym obozie, mamy dzisiaj bieg na Big Buddę. My akurat z Pawłem dzisiaj mentalne wsparcie. Siadaj na Harley'a. Ale ekipa już pobiegła, zaraz wam pokażę. Znaczy jeszcze nie wszyscy dojechali, niektórzy będą musieli jeszcze dobiec, bo takie korki są na pokład teraz w Rzeszowie. Nowa miejscówka, jak się na Big Buddę wyjeżdża. Nigdy nie przyjeżdżajcie do takich miejsc. Właśnie tutaj, jak się biegnie na Big Buddę, są słonie, ale te słonie tutaj są do tego, żeby na nich jeździć. Patrzcie na przykład na tego małego słonika, jak jest przypięty. I on cały dzień tylko stoi tutaj. Jak będziecie chcieli czas spędzić ze słoniami, tylko jedźcie do sanktuarium słoni. Tylko i wyłącznie. A nie do takich miejsc, gdzie się na nich jeździ. I sprecyzuję od razu dlaczego. Bo wiele mądrych osób zaraz zacznie się odzywać, że a na koniu jeździłeś. Tak, bo koń do tego jest stworzony, żeby na nim jeździć. I tu nie chodzi o samo jeżdżenie na słoniach. Tu chodzi o to, że te słonie przechodzą ciężką tresurę. One są bite, tresowane i robią wszystko, że one się mają podporządkować i słuchać. Dlatego to jest najgorsze w tych miejscach. Nie samo to, że wy sobie siedzicie na tym słoniu. Słoń waży tonę czy dwie, wiecie. Ale to chodzi o to, jak one są przygotowywane do tego, żeby być w takim miejscu. Od małego są już tutaj przywiązywane za nogę na półmetrowym łańcuchu. No i co? Najpierw do zdjęć, a później do jeżdżenia. Ale dzisiaj zachód będzie przepiękny.
Teraz pójdziemy na drugą stronę, tam się będzie zachodziło. No, odpływ też jest mocny. Sezon deszczowy w Tajlandii. Rano padało, teraz pięknie. Komunikat, że musimy wychodzić. Pamiętajcie, że jest otwarty tutaj do 18.30, tylko później zamykają. Patrzcie to. Cudowny zachód. Piątek, ostatni dzień w tym tygodniu. Jutro płyniemy na pipi. Także będzie integracja najlepsza. Na pipi zawsze wszyscy najlepiej się poznają. Wiadomo, wspólna imprezka. I trochę odpoczynku od treningu, bo już widać, że dzisiaj piątek. Dużo osób jest totalnie już wykończone. Dawaj, Paweł, dawaj! Dzięki, Paweł! No, jest taka pogoda w kratkę, że niestety nie mogę nic zrobić przy domu. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będę miał okazję. Ale tak, na Kamala, tu gdzie mieszkamy, piękna, słoneczna pogoda. Jadę na Bangtao, czarne chmury. I te chmury sobie tak latają po prostu. Trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. I nie mam jak pomalować płotu. W środku jeszcze coś tam trzeba podokupywać. Może to dzisiaj się uda. A jak nie dzisiaj, to jutro. Dzisiaj mamy też właśnie spotkania. Tutaj jest takim człowiekiem, który chce sprzedać swoje apartamenty. Już działamy mocno w tym temacie, żeby u nas w agencji było coraz więcej tych ofert. Chcemy też coraz więcej jeszcze złapać takich, które po prostu można wynajmować ludziom. Wszystko będzie fajnie działało na sezon. Naprawdę będziemy mocno przygotowani z tym, żeby to wyglądało bardzo, bardzo dobrze, żebyście mogli dzwonić, korzystać z usług naszych, jak będziecie chcieli. Znaczy już możecie oczywiście, ale wiecie, im dłużej wszystko trwa, im więcej mamy tych, im więcej miesięcy, więcej osób się do nas zgłasza z ofertami i tak dalej, to naprawdę świetnie to wygląda. No, jadę teraz po chłopaków, jedziemy jeszcze ponagrywać ostatnie sceny, tym właśnie, co się zajmuje, tym, czym się tutaj zajmujemy oprócz obozu. Mieli przyjechać dzisiaj montować pompę grzewczą do ciepłej wody, ale coś ich nie było, pewnie przez pogodę też trochę nie przyjechali. Tak, trzymajcie kciuki jutro za nasz wyjazd na pipi, bo nie będzie lekko na pewno. To było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam kolejnego. Pamiętajcie, ostatni dzień w Tajlandii, ostatni tydzień w Tajlandii, później na parę dni do Polski, załatwić parę spraw i ruszam w 4-miesięczną podróż. Nie mogę się doczekać. No i założeniem moim jest to, żeby robić daily vlogi. Zobaczymy, czy się uda. Kiedyś nie było z tym problemu, dawałem robić daily vlogi. Teraz, wiecie, troszkę inaczej te vlogi wyglądają, trochę inne są te filmy i nie zawsze to jest zależne tylko ode mnie, ale jeśli się to uda, to będzie świetnie. A jak się nie uda zrobić daily, to przynajmniej, żeby tą ilość 100 filmów do końca roku zrobić, może się uda więcej. Czas pokaże. Trzymajcie się, pozdrawiam. Thank you.